Cześć, drodzy eksploratorzy, po długiej nieobecności. Dziś jestem w górach, więcej zdradzić nie mogę. Jestem w miejscu, o którym nie wiem praktycznie nic, ponieważ w internecie z innych źródeł nie ma żadnych informacji. Ponoć obiekt, w którym jestem, był domem czasowym dla dzieci. Ponoć też domem uzdrowiskowym dla dzieci. Ponoć jest zamknięty od 10 lat. Tutaj też w budynku na dole jest pies, dosyć pokaźny, duży pies, którego będę musiała omijać. Jestem tutaj z dwoma koleżankami, które nie bardzo chcą się specjalnie afiszować, więc nie będę przedłużać, po prostu zobaczymy, jak tutaj jest. Papier toaletowy jest tutaj na gwoździu? Serio? Dobra. To idziemy tędy, tak? Co to było kiedyś? A tu jest łazienka. Pełne opakowanie, zobaczcie, od karmy dla psów. A pies jest na dole. Mam nadzieję, że na niego nie natrafimy, ponieważ jego sznurek jest bardzo długi. To tędy się wychodzi? Andrzej Szczepiorski, Sawanna. Ale tu jest strasznie dużo rzeczy. Bardzo dużo rzeczy. Ty, a co to było? Jakaś luneta? Co to jest? Nie mam zielonego pojęcia. Lina holownicza. Blotka na klucze, niestety bez kluczy. Tutaj, ale jak ładnie poukładane narzędzia, nie? No, serio? Jak równiutko. Jak równiutko poukładane. Tam są okna, więc nie chcę jakoś się za bardzo zbliżać. No, tu jest wszystko po prostu. Tu jest, na tym wędka leży. Patrzyłaś tą myśl? Za chwilkę. Na razie patrzę na te półki, bo jest tutaj po prostu wszystko. I nie mam rąk, mam dużo rzeczy w rękach. Co to jest? Jakieś ładowarki. Cisza obowiązuje od 14 do 16 i od 22 do 7. Tu są chyba te drzwi, tak? Gdzie była karma dla psa. Kolejne dokumenty. Ale nie będziemy już dochodzić, bo wszędzie spotykamy się z sytuacją, kiedy dane osobowe są w takich miejscach. Miejsce jest rewelacyjne. No, lampa jest też fajna. Aż nie wiem, jak to komentować, naprawdę. Też nie byłam długo na urbexie.
Bo niestety życie lubi różne figle płatać i... jest tutaj tak ciasno. Schody drewniane, ale bardzo stabilne z tego co widzę. Lampa, patrzcie na to. Całkiem ciekawa. To jest co? Co ty gadasz? To może chodźcie szybciej, a nie stoimy. Różowe. Różowe poręcze. Toalety. I zaczynają się pokoje. Wejdziemy do pokoju. I tak wyglądał jeden z pokoi, który można było sobie wynająć pokój. Jeden z pokoi, w których można było sobie wynająć pokój. No, bardzo fajnie. Przepraszam za drzwiuszki. A jest światło? A może rurek nie ma? Wyglądały łazienki. O, całkiem, nawet całkiem, nie? Ładne kafelki. Prysznic, nawet jest słuchawka, bateria, wszystko zachowane elegancko. No nie pogadasz. Nie pogadasz. Chciałbym zobaczyć, jak wyglądały dalsze pokoje. Smród wilgoci niesamowity. Pełno różnych ubrań, materiałów, zasłon starych. Normalnie jak bym tak się czuję trochę. Cały karton butów, kapci. Podejrzewam, że te rzeczy prywatne właściciela się tu znajdują. A tu co mamy, szafę jakąś? Otwieramy. Nie, to łazienka. Zaświeć tam, bo już nie chcę lampy. No. Fajnie, nie? Zrobione. Ale skąd te grze? No i teraz nie zamknę, bo mam jedną. Okej. Kolejny pokój, pokój numer 3. Wygląda następująco. Nic specjalnego. Faktycznie czas tutaj zatrzymał się ładne 10 lat temu. Tu zapewne jest łazienka. Oczywiście, ale już z białymi kaflami. Tak wygląda korytarz. Kolejny pokój, gdzie jest po prostu mnóstwo różnych ubrań. Masakra. Przecież ludzie chyba nie uciekali tędy, którzy wynajmowali tutaj, przyjeżdżali tu na wczasy. Bo to tak wygląda, jakby każdy pozostawiał swoje ubranie i uciekł. Tego jest strasznie dużo. Tutaj jakaś, widzę, wspólna łazienka. Nie ma już baterii.
No, nieciekawy stan sufity, no nawet nie najgorzej, wam powiem. Nie ma śladu wilgoci, chociaż czuć wilgoć powietrza. Bardzo mocno. Kolejne pokoje. Teraz wydaje mi się, że... Oj, tutaj strasznie śmierdzi wilgocią. Chyba przez te materace, wszystkie tej rozrzucane. Tutaj już naprawdę bardzo wyraźnie czuć tą wilgoć. I ostatni pokój po tej stronie. Tutaj już jest tapeta. Może ogląda ten film osoba, która kiedyś była tutaj. Miała tutaj jakieś wczasy, kolonie, zieloną szkołę. Ponieważ tutaj właśnie, z tego co udało mi się dowiedzieć, takie zielone szkoły były organizowane. Naprawdę, szukałam po różnych źródłach informacji na temat tego budynku. Ale niestety, nic. Duszno. Wszędzie na schodach tutaj są łapy psa. Tego nie widać, ale są. Może do strychu. Ten pokój to już jest taki całkiem inny. Całkiem nie przypomina pokoi obok. Łazienka. Pokoje są pajęczyny, także długo tutaj nikogo nie było. Tu może jakiś telewizor wisiał. Nie mam zielonego pojęcia. Że jest bardzo przestarzały, chociaż na 10 lat też swoje robi, skoro zamknięty był około 10 lat temu. Tutaj jeszcze mamy jeden z większych pokoi, które widziałam, ale łazienka jest bardzo starego typu. Stara pomarańczowa farba, stara toaleta, wszystko stare. Co jest? Są takie drzwi. Wow, otwarte. O, i tu jest wejście na strych. Wow. Pewnie, że to podłoga. Nie wiem, czy ją widać. To jest... pokryte farbą olejną, właśnie. A tu jest wstęp uzbrojony. Przyznam szczerze, boję się trochę tam wchodzić, ale ze względu na stan techniczny tych schodów i tych podłóg, to może to już zabieram pajęczynkę i wchodzimy do góry. Wygląda to tak. Boję się bardzo. Nie mogę teraz. Co mam ci pokazać? To sobie wejdź i sobie zobacz. Lepiej nie wchodź ze mną na te schody. Nie wchodź ze mną na schody. Bo one całe się trzeszczą. One całe trzeszczą. Ale tu jest duszno. Ale tu jest strasznie duszno. Zapalę więcej tego światła, żebyście lepiej widzieli. Ale tak, no głównie na tym strychu są materace, stare radia, chyba Unitry jeszcze. Nie wiem, co to jest za firma. Unitry, tak.
bliżej wam tutaj. Może coś zobaczycie, może nie. Strych jak to strych, zbiorowisko różnych gratów i rupieci, z którymi nikt nie wie co zrobić, a nie chce wyrzucać, tak? Albo jakieś zapasy, tak jak widać, materacy, jakieś stare zestartowane łóżka. Skarbów tu raczej nie będzie, choć liczyłam, że będzie jakieś wejście na dach. Są tylko okienka, których nie chcę otwierać, ponieważ później nie da się ich zamknąć i nie chcę narazić tego budynku, żeby jakieś deszcze przeciekały i tak dalej. Dobra, schodzimy na dół. Strasznie duszy nas na tym strychu generalnie i... No nie, właśnie, tutaj koleżanka. Głupka żrąca koleżankę. Zwróciła uwagę, ale tego nie widać na kamerze chyba. Końcówki tych barierek, wezmę latarkę. To są takie... O, to nie są pieski. Pieski? Wyglądają jak jakieś bazyliszki. Obcy. Dla mnie pieski. Nostromo. No, trochę jak obcy. Tak. Fajnie. Wejdę tu, a później tam. Tablica szkolna. Wow, ale tu śmierdzi. Mnóstwo skrzynek po owocach. Bazeria. Ale smród jest okropny. Wydaje mi się, że to jest... ubran. Smród. Wow. Pośród tych wszystkich śmieci okazuje nam się pomieszczenie. Czy oni tutaj robią jakąś segregację? Ja dziękuję, ile tu jest wszystkiego. Spójrzcie na to. Jaki elegancki fotel. Ja dziękuję. Może była jakaś stołówka. Pomieszczenie jest ogromne, ale spójrzcie, tu jest same śmieci, te butelki plastikowe. Jakby ktoś przeprowadzał segregację tych odpadów i są posegregowane, zobaczcie, butelki od zniczy, przeróżne plastiki. Ja dziękuję. Tutaj jakieś jeszcze stare mamy naczynka. Widzicie, tak? Jest chyba blender, z tego co widzę, tak? Blender, sokowirówka, suszarka. No, suszarka. Tutaj do takiej suszarki można jakieś owoce wsadzać. Tutaj, ja pierniczę. Co to jest? Młynek? Ciekawe, czy jeszcze na chodzie jest ten młynek. Kubki termiczne. Ta maszynka jest rewelacyjna. I ta suszarka tam. Tutaj mamy stojak na płyty CD. Pompki, no tu jest wszystko, no wszystko. Tutaj mamy buty do nart. Dwie pary nawet. Spójrzcie na to. Macie nastrojowe melodie z filmów, kasety. Dużo osób młodszych nie wie. No ja już jestem, że tak powiem, stara. No. I takie kasety znam, pamiętam. Pamiętam takie kasety magnetofonowe też. A tam jest ciekawostka. O, zobaczcie na to. Slajdy. Tu są slajdy. Przeźrocza tak zwane. Ciekawe, czy jest też... ciekawe, czy będzie coś widać. Ciekawe, co tutaj może być. To jest chyba ten budynek, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy na kamerze to będzie widać. Wydaje mi się, że
To jest ten budynek w krzakach, że tak powiem, nie? Nie, nie myślę, że nie. Tak. Od drugiej strony, no. Nie? Nie, patrz, ale na dole są jeszcze VHS-y. No. Mamy i tutaj te przejrzyste. Co ty gadasz? Spójrzcie na to. Wszystka porcelana. No już fabryka, która już w połowie większej nie istnieje. Co to jest? Poczekaj, po kolei. Bo ja tu nie ogarnę. Kasety VHS, całe pudła. Palmy na święta wielkanocne. Tu macie pod choinki takie chyba sztuczne prezenty, bo wątpię, te puste pudła imitujące, masaże, torebki prezentowe świąteczne, ozdoby choinkowe. Tu kolejne pudełka z kasetami i VHS, i magnetofonowymi. Tu jest wszystko, tak dokładnie. PRL. I o segregacji odpadów. Ktoś tutaj... Ja dziękuję. O, spójrzcie na to. Tu są taśmy telewizyjne. Spójrzcie. 112 zł cena. Kurs języka angielskiego dla początkujących. Są skakanki, może? Która zaprezentuje? Jest skakanka. Ja dziękuję. A to jest dopiero połowa tego pomieszczenia. A jeszcze tutaj. Tu ktoś coś suszył chyba. Nie wiem co to jest, ale... Tutaj mam. Ja tu jest jeszcze obok pomieszczenia. Tutaj mamy, zobaczcie. Ile... Radii, dobrze mówię? Odbiorników. Między innymi znana nam Unitra. Sudety. No nieźle, nieźle. Tutaj już trochę bardziej nowoczesne. Na kasety VHS. Proszę bardzo. Nie wierzę. Tutaj boombox. Klawiatury od komputera. Komputery. I mamy worek treningowy. Która jest zła? To może sobie w ten worek treningowy. Tutaj jest. Tutaj. Idę tutaj najpierw do tego mniejszego pomieszczenia, w którym, jak widzicie, jest mnóstwo posegregowanych śmieci. Nie wiem, może ktoś to później gdzieś wywozi, oddaje, ale wszystko jest pieczołowicie wyselekcjonowane, poukładane. Tak, właśnie. Jestem w szoku. Szczerze mówiąc, teraz idziemy do pomieszczenia obok. Taką torbę kiedyś miała moja babcia na zakupy. Lata takiej torby nie widziałam. Taka w kropki materiałowe. Zobacz, tu mamy rozmiary, tu jest przejście na drugą. Czekaj. Tutaj była jakaś recepcja chyba, albo jakiś bar. Pojęcia nie mam zielonego. O, polewka potknęła się. Tutaj jakaś albo szatnia. Normalnie na tych wieszakach są prawie same kurtki, swetry, fartuchy, koszule. Pełno odzieży różnej. Tu także mamy poskładane tak jakby, nie wiem. Autentycznie jakby na sprzedaż. Ale wszystko jest zawilgocone, mokre. O, tu mamy zabawki. Takie małe autka. Autentycznie, wszystko jest poznoszone tutaj i poukładane, nie? Jedno do drugiego. Mamy korale. Przeróżnego rodzaju korale. Co tu jest? Nie ma zielonego pojęcia. Okej. Co jest napisane? Przecież na wjechale z kanałem. Aha, będzie żawie fale z kanału. Gdzie masz telefon, to ma. To są pudełka poukładane. Pełno pudełek poukładane.
Tutaj mamy kuchnia. Nieupoważniony wstęp zbroniony. Standard. Okej. No, taka nieduża ta kuchnia, powiedziałabym. Ale... Na razie... Patrzę, co tu mamy. Tak, windy towarowe. I kolejna winda towarowa. Szafeczki. No i taka mała ta kuchnia. Nie ma tutaj. I tutaj wejdziemy do... No tak jak myślałam, skoro tu była kuchnia, to możliwe, że był jakiś bufet, jadalnia, coś w tym stylu. Wow. Tu jest wejście główne. Bardzo oszczędny, naprawdę. Bardzo ktoś jest oszczędny. Co to kurde jest? Spójrzcie. Ja już tutaj byłam. To jest do domu? To jest ukryta jakaś. Ale fajne. Jak grze o tron, której nie oglądałam i nie lubię. Aha. Ale ktoś jest, albo ktoś jest oszczędny. Zobaczcie, to jest wszystko posegregowane. Wszystko, nawet zobaczcie tutaj z tyłu, jest ziemia z kwiatków powyjmowana i położona równiutko. To jest, powiem wam, że dziwne trochę, no? Naprawdę dziwne. A tam dalej byłaś, Kasia? Aha. Śmierdzi strasznie. W sumie tutaj nic nie ma. Tam idą ludzie, pewnie ich nie będzie na kamerze widać, bo tu już jest ulica. Ale spójrzcie, jakie te schody są ogromne. Więc tak, są tutaj za mną drzwi. Tutaj z tyłu. Ale one są bardzo szczelnie zawiązane sznurkiem i drutem. No nie byłoby problemu, żeby ten sznurek jakby, nie wiem, odczepić, odwiązać, oplątać. Chociaż naprawdę byłoby zabawa z tym, żeby to poodplątywać. Myślę, że właściciel obiektu zrobił to celowo. Nie chce tego niszczyć, nie chcemy tego naruszać. No tamta część, no niestety, odpuszczamy. Poza tym właśnie drugą rzeczą, że na tamtej stronie budynku jest niżej niż my, ale może tam są jakieś schody, nie wiemy, nie mam pojęcia, ale jest ten pies. Ma bardzo długi wysięg, długi sznur, bo przechodziliśmy bezpośrednio koło niego. I nie wiem, jak ten pies by zareagował, gdyby nas tam zobaczył, tak? No, poza tym, no też nie chcemy tutaj... Jeżeli właściciel tak chciał, żeby tam nie wchodzić bardzo, to szanujemy to i nie wchodzimy. Odpuszczamy, idziemy jeszcze zobaczyć, co jest pod nami, czyli w piwnicy. Dobrze, trochę ciasno tu. Okej, tylko że widzisz. To było. Kręcisz zamek? Chcemy. Dawaj. Skoro jest klucz. Thank you.
Dwa pomery. Się już się ujawniła. Cztery czarki. Co to jest, maszyna do pisania? Dziwne miejsce na toaletę, tam na samym końcu bloku jest toaleta. Bardzo dziwnie. Tutaj znowu zobaczcie. Śmieci. Wow. Posortowane w woreczkach. Po prostu pełno się... Ja dziękuję. Spójrzcie na to. Tutaj wszystko w tych workach to są puszki aluminiowe. Przecież jakby tutaj złomiarze weszli, to Eldorado. Puszkowe Eldorado, bo przybliżę to może z bliska. To są wszystko puszki aluminiowe po napojach. Samo amelinium, że tak powiem. Autentycznie. To jest pomieszczenie, które było obok zamknięte w ogóle. Nie dało się otworzyć. I też jest... O kurcze! Fotel bujany. I to taki fajny. Już tylko muszę to światło gdzieś znaleźć włącznie. Bo wam tego nie pokażę. Tu jest... Nawet rower jest. Są narty. Są narty. Tutaj jest... To jest stojak na kabel albo na wąż ogrodowy. I fotel bujany. I walizka. Pełna. Kto otworzy tą walizkę? Jest ciężka. To wszyscy zaraz zrobić. Tu jest deskorolka, zobaczcie. Różowa. Rower oraz akcesoria rowerowe. Ale ten fotel jest epicki wręcz. Teraz, kto tworzy tą walizkę? Kasia, pewna jest? No właśnie, ciężka. Jestem ciekawa, a nie mam rąk po prostu. Błagam, bombę. A to nie jest maszyna do szycia? Ja nie wiem. Strasznie ciężkie, nie? To jest maszyna. Kurwa, przypina na wizji. Ale fotel jest epicki. Wow. Dlatego to pomieszczenie może było zamknięte, bo te narty, to wszystko. Co to zobaczyli balonów, cały worek? No to jarzeniówki. A tu baloniki, cały worek. Tego mi może grać w gardło. Już nie wiem, co się stało. O, ja też. Któraś to wdepła. Dobrze? Czy jest jakaś taka pleśń? Kurzaczy. Kręga. Mam też torebkę.
soli łazienkowe. Tam stoi na parapecie, ale daleko. O, tu młynek, taki jeszcze stary. Tam stoi lampa na naftę. O, tu dokładnie ta mała. Co to dalej? Dalej mamy stertę butelek. Pełno butelek. Ja pierdzielę. I toaleta. I dobry koniec podróży. Dobra. I było na tyle, bo to pomieszczenie chodzi. Fuj, ten szczur miał w życiu. Proszę bardzo, wózek dziecięcy. Odkurzacz taki ręczny. Się to uchylić? Tam coś z tego słodowina by zostało, chciałam wiedzieć. No to musisz włożyć, bo już kamerę. Muszę włożyć, włożę tam kamerę. Zobaczymy to w domu. O, to drzwi ci chodziło? Ciężkie. No to myślę, że było odważnie 10 kg. No to chyba coś na to chodzi. No tu jeszcze więcej wszystkiego. Wózki. Grill. Wideo. Odbiorniki. Nie odbiorniki. Tak, no wideo odtwarzacze. Przepraszam. Klawiatura. Puszki znowu. Monitory. Odkurzacz. Odkurzacz. Części rowerowe, zawozmywaki. Generalnie jest to wszystko sortowane, przechowywane przez lata. To wszystko jest tak stare, że to jeszcze chyba Gierka pamięta. I naprawdę bym się nie dziwiła. Bo... Jack Daniel musi być. O, i walizka na kółka. Całkiem sprawne. Dobra. Okej, to by było na tyle. Tak jak widzieliście, definitywnie ta jedna część budynku cała jest odcięta od reszty. Dokładnie na tej samej wysokości, co na górze i te kable są i druty. Zauważyłyście, nie? Że te drzwi na dole są zamknięte na tej samej wysokości. Tak, także komuś zależy, żeby tam nie wchodzić i tak też zrobimy. Nie będziemy tam wchodzić. No cóż. Nie mogę obiecać, kiedy będzie następna wyprawa, kiedy będzie następna jakaś eksploracja, bo mówię, że w moim życiu dzieje się bardzo dużo, niekoniecznie dobrych rzeczy. Są to zdarzenia losowe, niezależne ode mnie. I stąd ten brak czasu i możliwości fizycznych też, bo dopiero co jestem po zdjęciu gipsu z ręki, ale to długa historia. W każdym bądź razie, kiedy będzie odcinek, nie wiem. No i w tym momencie, w tym miejscu, no żegnam się z wami wraz z moimi koleżankami, które nie chcą powiedzieć, kim są, ale wciąż dobrze. Nie wiecie, przynajmniej udawajcie. No, przynajmniej udawajcie, że nie wiecie, z kim jestem. I też proszę was, że jak wiecie, gdzie jesteśmy w tym momencie, to żeby nie pisać tego w komentarzach, żeby jak najdłużej to miejsce pozostało w stanie, jakim jest. I cóż, do zobaczenia następnym razem. Cześć!